katolickim liceum ogólnokształcącym w Cieszynie miał miejsce wieczór rekolekcyjny dla młodzieży z cieszyńskich szkół średnich. Jest to wieczór rekolekcyjny, ale myślę, że to jest pierwsze spotkanie z takiego cyklu, czy może drugie spotkanie, bo pierwsze było w Kalębicach, gdzie modliliśmy się razem z Karlem Akutisem, patronem dzieci i młodzieży. Dzisiaj jest 23 dzień miesiąca. 23 marca to jest dzień w całym Kościele modlitwy za Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Z Cieszyna jedzie grupa, nawet dwie grupy jadą na to spotkanie do Lizbony. Więc chcemy także poprzez to spotkanie zachęcić młodych do zaangażowania się, do włączenia się, do bycia w Kościele, do odkrywania swojego miejsca i piękna młodości właśnie w Kościele. Na pewno mówimy już w pewnych planach dalszych o wyjeździe na Letnicę 3 lipca, ale także zapraszamy młodzież na Festiwal Życia do Kokotka, który rozpocznie się, będzie od 3 lipca do 9 lipca właśnie w Kokotku. Jeżeli młodzież jest zainteresowana, nasi widzowie na przykład by się zainteresowali, to gdzie oni się mają zgłosić? Bardzo prosto, wystarczy zadzwonić czy napisać do mnie na adres mailowy xandrzejw@gmail.com i bardzo chętnie dołączymy młodych do, przekażemy te podstawowe informacje, te bieżące informacje. Mamy także na Facebooku portal, stronę Duszpasterstwa Młodzieży naszej diecezji. Mamy też portal, który mówi nam o przygotowaniach na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony w naszej diecezji. Więc myślę, że tam na pewno trzeba szukać. Także na stronie diecezjalnej jest specjalna podstrona dla młodych. Tam się pojawiają wszystkie informacje. Myślę, że tych informacji będzie coraz więcej. No a to dzisiejsze spotkanie, to rekolekcyjne, z kim tutaj młodzież ma okazję się dzisiaj spotkać, skąd to młodzież, bo widzę, że nie brakuje, no aula tutaj wypełniona. No to jest spotkanie, które kiedyś się odbywało w takiej formule duchowe rewolucje. One odbywały się w miastach i dekanatach. Troszkę pandemia zmieniła sytuację i wracamy po pandemii jakby do normalnej praktyki spotykania się z młodymi i pomyśleliśmy, że dzisiaj taki dobry wieczór, żeby się spotkać. Zaprosiliśmy Pawła Kurza. Paweł jest frontmanem zespołu Anti-Babylon System. Paweł jest katechetą, pracuje z młodzieżą na co dzień. Dzieli się z nimi świadectwem swojego życia, a zaprasza ich do spotkania z Chrystusem, do przyjęcia Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. To jest ta pierwsza część, nazwijmy takie spotkanie ze świadkiem, a potem bezpośrednie spotkanie z Chrystusem, czyli czas na adorację, uwielbienie, będzie nas prowadził zespół Ahava. Chcemy uklęknąć w Kościele i porozmawiać z Jezusem o tym, no właśnie, co stanowi codzienność życia każdego z nas, życia młodych ludzi. No właśnie, to życie młodych ludzi, no i właśnie takie spotkania są dla nich ważne. Nie dość, że tutaj się mogą chyba spotkać w grupie ze znajomymi, to jeszcze właśnie tutaj z Bogiem i tak duchowo przeżyć te rekolekcje. Znaczy mogą przede wszystkim zobaczyć, że nie są sami, że w swojej wierze nie są sami, że można młodość przeżywać z Chrystusem, można iść za Chrystusem i to nie przeszkadza w duchowym rozwoju, w rozwijaniu, zdobywaniu różnych zdolności, nazwijmy to świeckich. I to właśnie często pomaga, więc z tymi wszystkimi sprawami razem z młodymi chcemy przyjść do Jezusa i żeby oni porozmawiali z Nim o to, jak to się mówi, co im w sercu gra. Bo rozumiem, że to jakaś grupa, czy po prostu kto tutaj dzisiaj chciał przyjść, to przyszedł, czy to jakaś konkretna grupa młodzieży została zaproszona na to spotkanie rekolekcyjne? To znaczy w parafiach odbywają się rekolekcje dla dorosłych, dla dzieci szkoły podstawowej i też taki powinien być jeden dzień właśnie w mieście, w dekanacie w Cieszynie dla młodzieży, spotkanie dla młodzieży szkół średnich i zawodowych. I właśnie pomyśleliśmy, że zorganizujemy właśnie dzisiaj i na to spotkanie zaprosiliśmy młodzież chętną w szkołach. Kto chciał, przybył tutaj i cieszymy się, że są młodzi. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.